Radio LK. Wieści z powiatu leszczyńskiego. W studio witam pana starosta Jarosława Wawrzyniaka. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam po raz pierwszy w tym roku. Witamy zimowo bardzo. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiega bez problemów? Tak, pracujemy tutaj wszystkimi środkami i z całym sprzętem, którym dysponujemy. Tak objeżdżając drogi powiatowe jeszcze wczoraj i dzisiaj, no myślę, że ten stan jest co najmniej zadowalający. No, co prawda jakieś drobne uwagi czasami od kierowców, ale myślę, że możemy tutaj założyć, że ten plan został wykonany. Są drogi czarne, przejezdne, praktycznie wszystkie drogi powiatowe w takim stanie na dzisiaj się znajdują. No, takiej zimy nie było od dobrych paru lat. Mam nadzieję, że środki na piasek i sól jeszcze są w budżecie. No, szczerze mówiąc, zużywamy jeszcze zapasy zeszłoroczne, gdzie zimy nie było. Te zapasy już są zużyte, już ale jeszcze w tej zimie one były. Na pewno już w tym roku te zapasy nie zostaną. Te koszty na pewno będą większe. No, trudno na dzisiaj powiedzieć, jakie one rzeczywiście na koniec zimy będą. A tymczasem Zarząd Dróg Powiatowych już zaczyna przymierzać się do tegorocznych inwestycji. Tak, no pierwsza ruszyła przebudowa, czy budowa ścieżki rowerowej w okolicach Święciechowy. Ta ścieżka ma połączyć istniejące ciągi od Wilkowic i z kierunku Leszna przez Maryszewicy od strony Zatorza, Gronowa, z istniejącą ścieżką ze Święciechowy do Gołaniec i dalej do Włoszakowic. Także te prace już ruszyły, będą zakończone do końca czerwca, także na sezon ten wakacyjny, letni już to połączenie będzie gotowe. Myślę, że bardzo ułatwi drogę rowerzystom w tym kierunku, szczególnie nad nasze jeziora. W przyszłym tygodniu ruszamy też z inwestycją w zasadzie zeszłoroczną, ale która, gdzie te prace budowlane, wcześniej trwały prace projektowe, budowlane się zaczną w przyszłym tygodniu, czyli mówimy tutaj o przebudowie drogi w Krzemieniewie. Tam no, niestety będą utrudnienia, będzie ruch wahadłowy, kierowcy muszą się tutaj uzbroić w cierpliwość, no ale inaczej się tego zadania wykonać nie da. Także od przyszłego tygodnia zaczną się już utrudnienia na ulicy Dworcowej w Krzemieniewie. Ale wyłączenia z ruchu nie przewidujecie? Póki co nie, póki co będzie to ruch wahadłowy. Na pewno będzie oczywiście, jak przy każdej takiej inwestycji, gdzie no, trzeba oczywiście położyć asfalt, no, będzie wyłączona całkowicie droga, no ale to już na późniejszym etapie. Jeszcze nie będzie zamknięta całkowicie. I ruszają postępowania przetargowe? Ruszają postępowania przetargowe. Już jutro będzie pierwsze rozstrzygnięcie. Dowiemy się, jakie są tendencje w tym roku, jeżeli chodzi o ceny. Będzie to przetarg na przebudowę drogi Szczyrzewice-Henrykowo. Ten odcinek najbardziej zniszczony, zdegradowany, czyli od wiaduktu z Eską do takiego mostku kanału przed Henrykowem. Został też ogłoszony przetarg na tą drugą, patrząc od najgorszych dróg powiatowych, czyli targowisko Górka Duchowna. Tutaj termin składania ofert do 12 lutego. W tym pierwszym przypadku, jeżeli chodzi o Henrykowo, to zakończenie prac w czerwcu. Tutaj termin nieco dłuższy, te prace będą bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o tutaj zakres i skalę. Na tym odcinku targowisko Górka Duchowna i też dłuższy termin do połowy września. To są takie porównywalne odcinki i jeżeli chodzi o długość, około 1,3 km i też kosztowo, kosztorysy są porównywalne tutaj w granicach 1,3 mln. Natomiast naliczymy ze względu na ten okres zimowy, brak pracy póki co firm budowlano-drogowych i brak też przetargów, bo dopóki nie będą rozstrzygnięte te duże konkursy z Funduszu Dróg Samorządowych czy z Funduszu Inwestycji Lokalnych, to dzisiaj na rynku tych przetargów nie ma. Jesteśmy na pewno jednymi z pierwszych, no i liczymy, że z tego powodu uda się to ten efekt finansowy również uzyskać w postaci niskich cen. Także czekamy na rozstrzygnięcia tych dwóch przetargów. I jak rozumiem, jeszcze żadnych informacji na temat tych dużych dofinansowań nie macie? Nie, niestety nie. No, liczymy cały czas, że będziemy robić drogę przez Kłodę. Na pewno jesteśmy na tej liście, którą wojewoda przekazał premierowi. Liczę na to, że nawet gdybyśmy czysto teoretycznie byli na liście rezerwowej, to i tak z oszczędności, które pewnie będą
coś zostanie też na tą naszą inwestycję i będziemy ją w tym roku wykonywać. Natomiast no, na pewno nie ma tej drugiej planowanej, której składaliśmy wniosek, czyli Osieczno-Kąkolewo. No ale tutaj no, będziemy konsekwentni i na pewno w przyszłym roku ten wniosek powtórzymy, ponieważ no, uważamy, że jest dobry, jeżeli chodzi o punktację, zasady konkursu i ma szansę na to, żeby uzyskać dofinansowanie. Natomiast no, mamy też złożone dwa wnioski w Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli przebudowę drogi w Wilkowicach od odcinka, który był remontowany ulicy Dworcowej, ulica Murkowska w kierunku drogi wojewódzkiej 309 i w gminie Osieczna Wojnowice od drogi wojewódzkiej w kierunku z granicą powiatu kościańskiego w kierunku Zglińca. No i te dwa wnioski też są, że tak powiem, w grze. Też liczymy, że przynajmniej jedno dostanie dofinansowanie. No oczywiście tu powstaje dylemat w tym momencie, jeżeli któraś z tych inwestycji nie będzie miała dofinansowania, czy robić ją za własne środki. Tu oczywiście liczymy na pomoc ze strony gmin, czy ewentualnie jeszcze czekać i składać w kolejnych konkursach. Tu nie zapominamy też, mówimy teraz o rozdaniach unijnych, o konstruowaniu budżetu unijnego i też no, gdzieś sobie planujemy taką dużą inwestycję od Lipna przez Osieczne do drogi krajowej numer 12. No i tu liczymy na te środki, że pomimo wszystko będą na drogi z funduszy unijnych i na pewno, jeżeli będzie taka możliwość, to je wykorzystamy, a no, jeżeli się nie uda, no to pozostaje nam remont tego odcinka, o którym wspomniałem, po poszczególnych odcinkach, czyli ten pierwszy odcinek Osieczna-Kąkolewo, dalej do 12 w drugą stronę Osieczna-Goniembice, Goniembice-Lipno. Także to jest na pewno założenie. Tak, widoki na program operacyjny, panie starosto, są takie sobie. Pan marszałek ostatnio o tym mówił. Zaledwie 44% tego, co było w ostatniej siedmiolatce. Takie są rządowe póki co zapowiedzi, więc może być chudo z funduszami unijnymi w tym roku, w tej siedmiolatce najbliższej. Oby tutaj te prognozy się nie sprawdziły i miejmy nadzieję, że będzie możliwość uzyskania funduszy, w szczególności co interesuje nas jako powiat na sprawy drogowe. A jeszcze zapytam o budżet powiatu, bo te budżety wiadomo z powodu pandemii przede wszystkim bardzo napięte. Pandemia oczywiście spowodowała ubytki w budżecie. Na początku szacowaliśmy na początku, powiedzmy już kiedy można było policzyć te straty po pandemii, to sięgało prawie miliona złotych. No, ostateczne jak gdyby rozliczenie nie jest aż takie złe. Ten wpływy z podatku PIT pod koniec roku się zwiększyły i tutaj ostatecznie ten ubytek jest na poziomie około 400 tysięcy w budżecie powiatu leszczyńskiego. To jest oczywiście ogromna kwota przy naszych dochodach. Z tym, że musimy tutaj dodać, że zwiększyły się wpływy z podatku CIT. Czyli od firm. Od firm, dokładnie. I tu prawie ten ubytek PIT-u, wzrost CIT-u nam bilansuje, także gdzieś te wpływy podatkowe zamkniemy w kwocie tej, której się spodziewaliśmy, także tu jakichś wielkich problemów z tego tytułu nie będzie i te wpływy zostały wyrównane, także możemy powiedzieć, że no jeszcze pandemia się nie skończyła, ale no nie było takich strat podatkowych, jakich się spodziewaliśmy na początku pandemii. I trzymamy kciuki, żeby tak było dalej. Na koniec naszej rozmowy, panie starosto, przygotowaliście troszkę takich zestawień statystycznych na koniec roku, najogólniej rzecz biorąc, kwestie demograficzne. Powiat po raz kolejny odnotowuje wzrost liczby mieszkańców. Tak, i to bardzo cieszy. Praktycznie regularnie co roku przybywa nam około 500 mieszkańców od wielu, wielu lat, nawet w skali tak 10 lat przybyło około 5000 mieszkańców i też w ostatnim roku ponad 500 mieszkańców w powiecie przybyło, pomimo tej niewątpliwie zwiększonej śmiertelności też spowodowanej COVID-em. Także ta sytuacja jest demograficzna bardzo dobra. No, w skali Wielkopolski jesteśmy jednym z tych kilku powiatów, gdzie te prognozy na przyszłość, jeżeli chodzi o demografię, są bardzo dobre, by nie powiedzieć rewelacyjne. To się przekłada na inne niewątpliwie czynniki, chociażby na rozwój budownictwa. Tutaj też pomimo tej sytuacji kryzysowej nie odnotowaliśmy żadnego zahamowania, spadku, jeżeli chodzi o inwestycje budowlane. My oczywiście jesteśmy tym pierwszym takim elementem
no, organem, który wydaje pozwolenia na budowę, ale to się przekłada na późniejsze inwestycje z jakimś tam kilkumiesięcznym, czy powiedzmy rocznym, czy dłuższym opóźnieniem. Natomiast tych wydanych pozwoleń było co prawda minimalnie mniej, ale było więcej wniosków wydanych, także część spraw jest jeszcze w toku i tutaj nie ma żadnego niepokoju, że to budownictwo i mieszkaniowe, i to pozostałe takie przemysłowe, gospodarcze będzie zahamowane. Tutaj też widzimy cały czas wzrost, no, można powiedzieć, że taką granicę przekroczyliśmy, jeżeli chodzi o stan pojazdów zarejestrowanych w Wydziale Komunikacji u nas, tych czynnych rejestracji, no przekroczyliśmy 70 tysięcy, mamy na koniec, na 31 grudnia dokładnie 70 tysięcy i 5 pojazdów zarejestrowanych, dzieląc to przez 52 tysiące 300 mieszkańca, jeżeli chodzi o mieszkańców, to na jednego mieszkańca przypada tak średnio statystycznie, oczywiście z dziećmi, które nie posiadają pojazdów i z, można powiedzieć, z niemowlakami, 1,2 pojazdu. Gdyby nawet tutaj wziąć pod uwagę same samochody osobowe, gro to oczywiście samochody osobowe, których mamy zarejestrowanych ponad 42 tysiące, czyli ten wskaźnik taki pojazdu na osobę, jeśli chodzi na statystycznego mieszkańca powiatu, to jest 3/4 pojazdu na jednego mieszkańca. Gdyby wyłączyć nieletnich i wziąć pod uwagę tylko osoby pełnoletnie, no to praktycznie mamy jeden pojazd na jednego mieszkańca. Jest to na pewno jeden z wyższych wskaźników w kraju. No i te wszystkie wskaźniki, o których mówimy, ten niewielki ubytek PIT-u, ta sytuacja budowlana, inwestycyjna, no gdzieś przekłada się na pewno na możliwości zakupowe, finansowe, inwestycyjne mieszkańców, czego efektem też jest pewnie nabywanie pojazdów i zwiększanie się tego stanu, jeżeli chodzi o pojazdy w powiecie. Także no, tak patrzymy optymistycznie, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, patrzymy optymistycznie, jeżeli chodzi o rozwój powiatu na najbliższe lata i myślę, że ani pandemia, ani inne sytuacje tutaj nie zmienią tego i powiat będzie się rozwijał i szedł w dobrym kierunku. I jak sobie Państwo mogą tutaj wniosek wyciągnąć, stąd te drogi są tak bardzo potrzebne. Dokładnie tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan starosta Jarosław Wawrzyniak był naszym gościem. Dziękuję bardzo.